13 dzień lutego, wtorek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Dariusz Kordyk, aktor filmowy i teatralny, gościł Bolesławców na spotkaniu z widzami w ramach projektu Bolesławskiego Ośrodka Kultury Komedia bez granic. W sobotni wieczór opowiadał o swojej roli w filmie Sztos oraz o swoich innych rolach zawodowych i życiowych. W sobotę w Orle już po raz trzeci odbyło się polsko-czeskie spotkanie z komediami. Widzowie obejrzeli czeską komedię Guzikowcy Petra Zelenki oraz debiut reżyserski aktora Olafa Lubaszenki Sztos. Oba filmy powstały w 1997 roku. Oba opowiadają o oszustach z lat 70. i oba spodobały się polsko-czeskiej widowni. Gwiazdą wieczoru był Dariusz Kordyk, który na spotkaniu z widzami po projekcjach filmów opowiadał o swojej karierze, życiu prywatnym i oczywiście o swoim udziale w filmie Sztos. Praca była zawsze sympatyczna z tą ekipą, bo my wszyscy bohaterowie tego kina znaliśmy się wcześniej z różnych sytuacji, czy teatralnych, czy filmowych, więc sytuacja była bardzo sympatyczna. Ja grałem też właściwie mój główny wątek to był wątek z Krzysztofem Zaleskim, który był moim profesorem w szkole teatralnej też. Nieżyjącym już Krzysztofem Zaleskim. Fantastycznym człowiekiem, tym, który grał Gruchę. Sztos w doborowej obsadzie jest już klasykiem polskiego kina około gangsterskiego. Wiele scen i powiedzonek z filmu funkcjonuje w żartach i dowcipach powtarzanych od ponad 20 lat. Dzisiejsze polskie kino gangsterskie, które nie wiem, naśladuje głównie kino amerykańskie, polega głównie na epatowaniu publiczności językiem ulicy czy brutalnością, okrucieństwem. Właściwie nie widzę takiego wyraźnego przesłania. A tamto kino przynajmniej niosło ze sobą taką zabawę, a jednocześnie i taki uśmiech, ironię na rzeczywistość, a jednocześnie opowiadało też trochę o naszym kraju, o historii, o tamtych czasach, tak, o latach 70. Dariusz Kordyk wspominał także swoje role amantów w wielu filmach, wywołany przez prowadzącego rozmowę Dariusza Uścińskiego. Wspomniał też o swojej roli w pierwszej polskiej telenoweli Labirynt. Sobotnie seanse w ramach projektu Komedia bez granic to już trzecie polsko-czeskie spotkanie filmowe z zaplanowanych 7. 10 marca będziemy mieli film Miś Barei i gościem będzie Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, co już jest potwierdzone, a 7 kwietnia Jacek Fedorowicz i Nie ma róży bez ognia. Nie ma róży bez ognia, bez oczywiście duetu Fedorowicz i Dobrowolski, którzy rządzą akcją i robią to w sposób niezrównany. Widzowie liczą na wiele anegdot z planu filmowego. Taką pewną klasę. Od początku roku obowiązują już na bolesławskim cmentarzu komunalnym nowe zasady jego funkcjonowania, które są wynikiem dostosowania się do zaleceń pokontrolnych Naczelnej Izby Kontroli. Inspektorzy NIK przed kilku laty po kontroli przeprowadzonej w gminnych spółkach komunalnych zalecili bowiem samorządowi rezygnację z prowadzenia zakładu pogrzebowego w ramach komunalnej spółki MZGK. Temat zarządzania bolesławskim cmentarzem komunalnym i prowadzenia przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Zakładu Pogrzebowego pojawił się po kontroli spółek komunalnych, którą w 2014 roku przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli. Zaleceniem inspektorów było to, by MZGK nie prowadził tej działalności, ponieważ ich zdaniem nie pozwala na to prawo. Tematowi przyglądano się i w zakładzie, i w ratuszu. Kwestię tę na sesji Rady Miasta przypomniał w 2016 roku radny Dariusz Mucha. Przeanalizowanie tego tematu doprowadziło do zmian dotychczasowego stanu, który obowiązuje już od początku roku. Zmienił się zarządca cmentarza, ale w wyniku czego również miasto czy spółka, też gmina miejska czy też spółka MZGK nie będzie już prowadzić zakładu pogrzebowego. Odbywa się to praktycznie w biegu, bo cmentarz musi pracować cały czas, a styczeń jest wyjątkowy w tym roku, bo według ostatnich danych już ponad 70 pogrzebów trzeba było wykonać.
a jednocześnie nastąpi w ciągu stycznia 70 pogrzebów, a jednocześnie trzeba było przeprowadzić wszystkie te zmiany formalno-prawne, których było naprawdę bardzo dużo. Cmentarz jest obecnie zarządzany przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. MZGM przejął biuro administratora cmentarza, które mieści się w budynku kaplicy cmentarnej. A zakład pogrzebowy, który wcześniej był prowadzony przez MZGK, przestał istnieć. Obecnie usługi pogrzebowe prowadzone są wyłącznie przez zewnętrzne podmioty gospodarcze. Na rynku usług pogrzebowych pojawią się nowe firmy pogrzebowe i będzie po prostu konkurencja, tak żeby odczuli to pozytywnie, odczuły to osoby, które niestety czasami muszą z takimi firmami mieć do czynienia. Trudno obecnie oceniać, czy te zmiany będą miały i ewentualnie jaki wpływ i na poziom świadczenia tych usług i na ich ceny. Miasto poprzez swoją spółkę komunalną wycofało się ze świadczenia usług pogrzebowych, ale w całym kraju nadal istnieje wiele zakładów pogrzebowych, które są prowadzone przez komunalne spółki. Zapraszam teraz do obejrzenia bloku wiadomości wersji skrótowej. Rozpocznie go informacja o sukcesie Piotra Motyki, boleseckiego pięściarza. Piotr Motyka z sekcji bokserskiej klubu Top Bolesławiec wywalczył Mistrzostwo Dolnego Śląska Seniorów w mistrzostwach rozegranych w Przywornie. Drugi z zawodników z Bolesławca, Jakub Kaleta, przegrał natomiast walkę finałową o tytuł mistrzowski. Trenerami obu zawodników są Ryszard i Tomasz Tomczykowie. Jeszcze w tym roku ma być gotowa specjalna aplikacja do telefonów komórkowych, dzięki której osoby głuche i niedosłyszące będą miały ułatwioną możliwość korzystania z numeru alarmowego 112. Jej zadaniem będzie pomoc tym, którzy z różnych powodów nie mogą skorzystać z połączenia głosowego, by poprosić o pomoc. W Zespole Szkół Elektronicznych i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych odbyły się Dni Bezpiecznego Internetu, mające na celu uświadomienie młodszemu pokoleniu zagrożeń z nim związanych. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem Tworzymy kulturę szacunku w sieci. Były wykłady, warsztaty, testy wiedzy, kalambury i wymiana poglądów na tematy, które dotyczą aktywnych w sieci. Płacenie kartą i pobieranie pieniędzy z bankomatu to norma, ale wielu korzystających z tych możliwości nie przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa w tych sytuacjach. Policja przypomina je. Warto przeczytać o nich wszystkich, ale przede wszystkim należy pamiętać, by nigdy nie tracić z oczu karty płatniczej, a pobierając pieniądze sprawdzać, czy na bankomacie nie jest zainstalowane coś nietypowego. Poduszkowe serca i kule ze słoika to niespodzianki dla bliskich, jakie wykonali uczestnicy warsztatów Walentynkowe prezenty w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. W sobotę pod czujnym okiem instruktorek Doroty Dziedzic-Lechowskiej i Agnieszki Radwańskiej mali artyści projektowali, wycinali i ozdabiali poduszkowe serca. Oprócz serduszek dzieci robiły tak zwane kule walentynkowe, czyli efektownie zdobione słoiki z niespodzianką na szczęście. W sali sesyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego marszałek Cezary Przybylski wraz z przewodniczącym Sejmiku Dolnośląskiego Pawłem Wróblewskim uroczyście zainaugurowali cykl wielu wydarzeń związanych z Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry. Wraz z tą inicjatywą stworzono Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018, który ma wspierać dolnośląskie gminy w realizacji projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub pośrednio z Odrą i innymi rzekami lub zbiornikami wodnymi. Organizowany jest także konkurs pod nazwą W stronę Odry, który ma wspierać projekty sportowe i turystyczne realizowane na Odrze i jej dopływach. Bolesławiecki Powiatowy Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie szkoleń i wsparcie kształcenia ustawicznego. Są na to pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Pracodawcy oraz pracownicy, którym zależy na szkoleniu lub innej formie podnoszenia kompetencji, mogą zgłosić się do Urzędu Pracy o pomoc w finansowaniu. Urząd w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może sfinansować koszty kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. Są to środki, które są przyznawane z algorytmu na określone priorytety. Także to nie dla wszystkich osób, tylko dla pracodawców, którzy spełniają określone warunki, czyli to są albo grupy deficytowe, albo są to osoby niepełnosprawne, albo to są osoby z terenów wiejskich, albo są to grupy osób, których kwalifikacje są już nieaktualne i żeby pozostać na danym stanowisku albo żeby mogli sobie to stanowisko zmienić czy przekształcić, to potrzebują nowych kwalifikacji i na te nowe kwalifikacje te środki są przeznaczone. Urząd Pracy w Bolesławcu okazał się liderem na Dolnym Śląsku w wykorzystywaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, za co otrzymał wyróżnienie od ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Urząd liczy na to, że pójdą za tym większe pieniądze na aktywizację. W ubiegłym roku oprócz obligatoryjnej puli, którą urząd dostaje w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wystarał się o dodatkowe 300 tysięcy złotych. Łącznie w ciągu ubiegłego roku na szkolenia wydano 800 tysięcy złotych. Już wiadomo, że w tym roku bez dodatkowych starań także się nie obędzie. Województwo otrzymało połowę tych środków, którymi dysponowało w ubiegłym roku. W związku z tym też i algorytm na poszczególne powiaty w naszym urzędzie też jest ten algorytm zdecydowanie niższy, ale już wiemy, że będziemy mogli wnioskować o następne środki. Obecnie trwa analiza rynku i potrzeb, bo to też musi być powiązane z pracodawcami, więc jesteśmy w kontakcie, czy takie środki będą potrzebne, czy pracodawcy będą wnioskować i już przygotowujemy się oczywiście do projektu, do ministerstwa. Jak na razie Urząd Pracy w Bolesławcu otrzymał 241 tysięcy złotych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na wnioski od zainteresowanych urząd czeka do 28 lutego. Blisko 1200 przedszkolaków i uczniów szkół wszystkich szczebli ogląda wartościowe bajki i ambitne filmy w Kinie Forum. A dzieje się to w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Bolesławieccy uczniowie już od lat biorą udział w programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Od 3 lat uczestniczą w nim także bolesławieckie przedszkolaki. Przez cały rok szkolny raz w miesiącu młodzi bolesławianie oglądają pouczającą bajkę lub ambitny film, a wszystko w ramach cykli tematycznych dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja, której zadaniem jest wprowadzenie uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Stąd też ta prelekcja, multimedialna oczywiście, interakcja z dziećmi, świetna zabawa, krótko mówiąc, przed filmem. Pójście do kina nie tylko w ramach rozrywki, ale również w ramach nauki. Naukę potem można kontynuować także w szkole, bo tematy z filmów omówione są również w materiałach dydaktycznych dla nauczycieli. Pedagodzy dostają oparte na tematach i wątkach z filmów gotowe scenariusze lekcji. Zainteresowanie jest ogromne, zwłaszcza na ilość grup, która jest w tym roku. Teraz mamy przedszkola, klasy 1-3, klasy 4-6, gimnazjum oraz liceum. Dzieci uwielbiają te prelekcje ze względu na to, że to jest ten moment, kiedy mogą obcować ze sztuką filmową i nie idą na zwykły wykład, nie idą na lekcje, ale idą na pogadankę, w której często też mogą uczestniczyć. Są zadawane im pytania, mogą powiedzieć coś z własnego doświadczenia i spotykają się też czasami z ludźmi właśnie związanymi jakby ze światem filmowym, na przykład właśnie ze mną, gdzie też zajmuję się filmowaniem i mogę z nich opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Dziś uczniowie najmłodszych klas oglądali film Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Prowadzący spotkanie jest pozytywnie zaskoczony repertuarem bajek, które w domach serwują sobie najmłodsi. Jestem bardzo zdziwiony tym, co oglądają. Zawsze myślałem, że jakieś bajki współczesne, gambole, tego typu rzeczy, wiadomo, w telewizjach z bajkami, a się okazuje, że są bardzo dobrze wykształcone, jeżeli chodzi o klasyczne bajki. Te bajki disneyowskie, te bajki z lat 60., 70., nawet 80., dzieci oglądają takie rzeczy. Nie wiem, czy to zasługa rodziców, czy takie mamy czasy. Inaczej sytuacja ma się, jeżeli chodzi o klasy starsze, zwłaszcza gimnazjum i liceum. Zawsze myślałem, że teraz mamy ten trend na superhero movies,
okazuje się, że tak nie jest, że to jest tak bardzo popularne. Dzieci też oglądają dużo kina ambitnego. Co wychodzi na tych prelekcjach? Właśnie podczas rozmów, podczas interakcji wychodzi, że jest duże zainteresowanie na świat kina, świat filmu i dzieci chcą się rozwijać, młodzież chce się rozwijać w tym kierunku. W Bolesławcu w tym kierunku rozwija się blisko 1200 osób uczestniczących w programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Już niedługo, bo w połowie maja rozpoczną się zapisy na kolejną edycję programu. Te potrwają do 5 października. Za chwilę prognoza pogody dla Bolesławca na środę. A ja już żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.